Stadionowe trybuny zapełniają się. Dziś zobaczymy mecz, który znakomicie się zapowiada. Emocji nie powinno nam zabraknąć. Zapraszamy na transmisję. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Na stanowisku komentatorskim meldujemy się w pełnym składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami, proszę Państwa, wielkie emocje w tych Mistrzostwach Świata. Pierwszy mecz fazy grupowej. To jest moment, w którym każdy liczy na dobry start. Miejmy nadzieję, że obie drużyny są w formie. Reprezentacja Polski zmierzy się z Danią. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powód. Nadal coś z tego może być. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Højbjerg. Dobrze odebrana piłka. Rywale zaczną z autu. Rebus. Wszystkie oczy są dziś zwrócone na Piotra Zielińskiego. Czy polski pomocnik poradzi sobie z taką presją? Potrafi przytrzymać piłkę, a potem znaleźć moment, by podać ją w tempo i precyzyjnie. Ktoś o takich predyspozycjach jest niezastąpiony w konstruowaniu akcji ofensywnych i wzbudza niekłamaną zazdrość trenerów drużyn rywali. Finał Mistrzostw Świata jest doskonałą okazją do przypomnienia wszystkich historycznych triumfatorów do Mundialu w Rosji włącznie. Triumfatorów wcale nie tak licznych, bo przypomnijmy, że sukces ten odniosło zaledwie 8 reprezentacji. Najwięcej triumfów mają oczywiście Brazylijczycy, którzy pięciokrotnie wznosili Puchar Świata. Latynosów sukcesywnie gonią Europejczycy. Włosi od 2006 roku mają 4 zdobyte mistrzostwa, a podobnie Niemcy od roku 2014. 3 inne reprezentacje triumfowały w mundialach dwukrotnie. Argentyna, Urugwaj i od 2018 roku Francja. Listę zamykają kraje z jednym triumfem na koncie, a są to Anglia w 1966 roku i Hiszpania z roku 2010. Wygląda to trochę tak, jakby zachęcali rywali do przypuszczenia ataku. Będzie groźna sytuacja dla Polski. Umówmy się, ten strzał do jego CV nie trafi. Koledzy z drużyny wyglądają na wściekły, Tomku. Z takiej odległości tak mocne uderzenie nie mogło chyba wpaść. Czyli wciąż remis. Jęk zawodu kibiców zagłusza słowa trenera, ewidentnie jednak poirytowanego. Thomas Delaney. Poulsen. O, i to był książkowy odbiór piłki. Karol Linetty. Arkadiusz Milik. Zieliński. Polska w natarciu. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Dobrze, teraz w obronie. Mogło coś z tego być. Czy wykorzystają okazję? Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja! Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Poulsen. Płynnie wymieniają piłkę. Szukają okazji do zaatakowania. Poulsen staje przed szansą. Groźnie to wyglądało, ale defensywa spisała się tutaj bez zarzutu. Poulsen! Byłem pewny, że padnie tutaj bramka, ale nic z tego, mamy pudło. Nadal 0-0, choć okazja była fest. Cóż, muszą próbować dalej. Rebus. Bednarek. Linetty.
Milik. Ale strzał zablokowany. Dobre wycofanie ze skrzydła. Uwaga, jest faul, proszę Państwa. Będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu. Bita z rzutu wolnego i bardzo szczęśliwa sytuacja dla bramkarza. Gdyby tak tylko wykonawca uderzył minimalnie celniej, mielibyśmy bramkę typu Stadiony Świata. Hojbier. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Teraz świetny odbiór, może być groźnie. Mija teraz bez kłopotu. I czy będzie gol? Aj! Teraz pięknie dobronił, uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza, nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Głęboko w pole karne zagrywa. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Milik. Piątek. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. I teraz spokojna interwencja po tej główce. Fatalne wybicie bramkarza. Wprost do rywali. Podanie do Krzysztofa Piątka. Piłka znowu u Milika. Tak! Brawo! Arkadiusz Milik! To właśnie on wpisuje się jako pierwszy na listę strzelców. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. A Milik uderzył nisko, nad ziemią i pewnie pokonał bramkarza. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Hojbier. Jusuf Poulsen. Traci tę piłkę bez faulu. Piątek. Milik. Arkadiusz Milik przy piłce. Chyba jest szansa na groźną akcję. Nic z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka.
Ma sporo przestrzeni, może dośrodkować. Zieliński przyjmuje piłkę. Ładny fragment gry. Próbują rozklepać rywali, znaleźć lukę. Piłka wprost pod nogi przeciwnika. Aut dla biało-czerwonych. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Cash. Piątek. Klich. Milik. Zagranie na dobieg. Popatrzmy. No i chorągiewka w górze. Zapowiadało się obiecująco, ale mamy spalonego, Jacku. Naprawdę wyglądało to ciekawie. Bardzo dobre podanie, tylko to wyjście na pozycję trochę za szybkie. Dużo nie zabrakło, ale to są właśnie te detale. One w futbolu decydują. Trzeba było ułamek sekundy zaczekać. Zmiana teraz w ekipie Polaków. Delaney. Hojbjerg. Dolberg. I Eriksen z piłką. Piłka do Damsgaarda. Eriksen odbiera piłkę rywalom. Klich. Jan Bednarek. Bednarek. No i tak to jest, proszę Państwa. Kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. Ciekawe teraz podanie nad linią obrony. Spójrzmy. I chorągiewka w górze. Ta akcja nie będzie miała dalszego ciągu. A szkoda, bo dobrze się zapowiadała. Trzeba pochwalić samo podanie. Pod tym względem nie można mówić o błędzie. Tym razem zawiódł pośpiech. Zbyt ochocze było to wyjście na pozycję. Mikkel Damsgaard. Kasper Dolberg. Ale strzał zablokowany. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Klich. Polska w natarciu, ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Powinien do tego dojść. Piłka do Wasa. Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają. Popatrzmy. Krzysztof Piątek utrzymuje piłkę. Teraz bardzo ciekawa centra na dalszy słupek. Dobrze, teraz w obronie. Mogło coś z tego być. No, grając w ten sposób, drużyna sama naraża się na niebezpieczeństwo. Dobrze teraz w rozegraniu. Dużo ruchu, dużo podań. Wyraźnie czekają na błąd. Teraz piłka posłana na dalszy słupek. Ale bramkarz dochodzi do tej piłki pierwszy. Dobrze wyłapuje to dośrodkowanie. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Klich. Poradził sobie z przeciwnikiem. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Brawo! Brawo dla bramkarza! Już się mogli całkiem żegnać z nadzieją na korzystny wynik. Stał jak skała i okazał się nie do przejścia. Sporo mu zawdzięczają. Mogłoby być prawie po meczu, gdyby strzelił, więc szkoleniowiec wygląda na rozczarowanego. Jednobramkowe prowadzenie to przecież prawie nic. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. Dośrodkowanie Zielińskiego. Mocna, górna piłka. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Zablokowany ten strzał. Doskonała piłka za obronę. Co za interwencja i to w takiej chwili. Gdyby nie ona, na pewno zabrakłoby im czasu, żeby się pozbierać. A tak wciąż potrzeba tylko jednej bramki.
Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Koniec meczu. 3 punkty i dobra pozycja startowa przed kolejnymi spotkaniami fazy grupowej. Doskonale się spisali. To wręcz wymarzony rezultat w pierwszym meczu rozgrywek. Mocno zaczęli, a ten wynik zapewni piłkarzom cenny komfort psychiczny na przyszłość. I czy będzie gol? Aj! Teraz pięknie to bronił. Uratował zespół. Wspaniale.